Maciej Adamkiewicz wraz z żoną w 2010 roku zajęli 22 miejsce w rankingu najbogatszych Polaków magazynu Forbes. Podczas spotkania, które odbyło się 22 maja w starej auli Uniwersytetu Ekonomicznego, znany chirurg i właściciel firmy Adamet dzielił się swoim doświadczeniem i udzielał rad przybyłym. Jeżeli powiedzmy tak, ja Państwo będzie mieli taką radę biznesową, jeżeli coś będziecie chcieli robić pierwszy raz, to trzeba spróbować jakiś mały kawałek, żeby się na nim nauczyć, żeby nie od razu, dopiero jak się nabierze pewnego doświadczenia na małym kawałku, można to tak jakby powiększać, bo przeważnie największym błędem biznesowym, który ludzie robią, to znaczy, że zaczynają od razu zarządzać dużymi liczbami. Adamet został założony w 1986 roku przez ojca pana Macieja. Początkowo firma zarabiała dzięki produkcji tańszych odpowiedników drogich zagranicznych leków. Dziś firma prężnie rozwija swą działalność, zatrudnia ponad 1700 pracowników i eksportuje leki do 22 krajów, zdobywając przy tym liczne wyróżnienia. Wiele firm upadało i następnym elementem, który powiedzmy my wprowadziliśmy, to było w 95 roku, 96, 7, to był profesjonalny marketing, tak? Czyli już nie wystarczyło produkować produktów, wystarczyło było produkty sprzedawać aktywnie. I takim następnym krokiem rozwoju firmy było podjęcie decyzji o tym, że otwieramy działy badawczo-rozwojowe, czyli poszukiwanie nowych terapii, nowych leków. Adamet próbuje również swych sił w produkcji dermokosmetyków. Maciej Adamkiewicz opowiadał, jak można odnieść sukces w tak trudnej branży, jaką jest medycyna. Chciałbym, żeby Adamet nadawał ton w medycynie. Weronika Łabaj, która zarządza projektem spotkań z biznesem, mówiła o planach na przyszły rok akademicki. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby te spotkania odbywały się nadal regularnie, czyli średnio co miesiąc, czyli żeby się odbyło ich tak 8 do 10 w ciągu roku akademickiego. Chcielibyśmy, żeby goście byli z różnych branż, żeby po prostu przedstawić specyfikę różnych branż, żeby oczywiście przenieść się do większej sali i żeby popracować nad promocją intensywniej. To było już ostatnie spotkanie z biznesem w tym roku akademickim. Miejmy nadzieję, że wszyscy zaproszeni przez Studenckie Forum Business Center Club Ludzie Sukcesu stali się inspiracją dla tych, którzy na sukces w biznesie dopiero pracują.